U stóp Diablej Góry w powiecie opoczyńskim odbyły się uroczystości żalobne z udziałem 25-tysięcznego tłumu. Tu przed 4 laty oddział Gwardii Ludowej imienia generała Bema stoczył bohaterską walkę z Niemcami. Wspomnienia uczestnika walk, byłego partyzanta majora Jerzego Stelaka. Tu po kilkunastu zbrojnych akcjach na żandarmerię, gestapo i policję niemiecką dostaliśmy rozkaz od dowództwa wycofania się w lasy radomszczańskie. W drodze powrotnej mieliśmy opanować miasto Żarnów celem rozbicia posterunku policji niemieckiej. Zaraz po wkroczeniu do miasta zostaliśmy ostrzelani salwami broni maszynowej z aut pancernych. Rozpoczął się wielogodzinny bój. Wobec przeważających sił nieprzyjaciela zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Cofnęliśmy się szybkim marszem przez wsie powiatu opoczyńskiego. Jedynym więc terenem możliwym do podjęcia walki została leżąca u stóp Skórkowic, Klewa i Brzezia wysoka zalesiona Diabla Góra. Wywiązała się nierówna, bohaterska i pełna poświęcenia bitwa pomiędzy nielicznym oddziałem Gwardii Ludowej a przeważającymi siłami wroga. Bitwa z Niemcami zakończyła się zwycięstwem partyzantów. Krew polska obficie zrosiła stoki Diablej Góry. Liczne delegacje złożyły wieńce na mogile bohaterskich gwardzistów, którzy własne życie oddali w ofierze ojczyźnie.